Czy rok 2022 będzie rokiem zakończenia kryzysu migracyjnego? Czy hybrydowe działania białoruskiego reżimu mogą nasilić się w najbliższych tygodniach? O tym rozmawiać będę z zastępcą komendanta głównego Straży Granicznej Rimantasem Petrauskasem. Dzień dobry, witam pana pułkownika. Dzień dobry. Panie pułkowniku, odpowiada pan za zarządzanie kryzysowe w związku z uchodźcami. Ilu imigrantów zamieszkuje obecnie w centrach rejestracji uchodźców? Po ostatnim dość licznym wysłaniu samolotem w tej chwili pozostało ich prawie 3300 osób. Biorąc pod uwagę zarówno obiekty pozostające w naszej gestii, jak też służby ochrony granicy państwowej. W tej chwili, zgodnie z ustalonym podziałem, pogranicznicy troszczą się o zamieszkanie około 2200 uchodźców, zaś Centrum Uchodźców w Rukli i nowe miejsce zamieszkania w dzielnicy na Ujininka i w Wilnie stwarzają warunki dla pobytu około 1200 migrantów. Nowe apgyvendinimo vieta Naujininkuose, apie 1200 neteisėtų migrantų. Ile obecnie centrów rejestracji uchodźców działa na Litwie? W tej chwili jest ich 5. Czy są plany utworzenia nowych centrów? Najwyraźniej będzie to zależało od rozwoju obecnej sytuacji i od tego, czy na tym się skończy, czy też na wiosnę doczekamy się być może nowej fali uchodźców. Gdyby doszło do pojawienia się większej ich liczby, nie ulega wątpliwości, że należałoby szukać rozwiązań tego problemu. Wspomniał pan, panie pułkowniku, o rejsie czarterowym do Iraku, który stał się rejsem historycznym. W niedzielę Litwę opuściła prawie setka Irakijczyków, obywateli Iraku, którzy udali się do swojej ojczyzny. Czy naprawdę odlecieli na własne życzenie? Był to jeden z głównych wymogów strony irackiej. Odlecieć mogły jedynie te osoby, które wykazały taką chęć. Więc tak, wszyscy pasażerowie, łącznie 98 osób, odlecieli na własne życzenie. Dodatkowo otrzymali odprawę w wysokości 1000 euro. Tak, zgodnie z obowiązującym w tej chwili ustawodawstwem, te osoby otrzymały, moim zdaniem, dość znaczną zachętę materialną w wysokości 1000 euro. Czy zdaniem pana pułkownika właśnie ta okoliczność zaważyła na ich decyzji o powrocie do ojczyzny? Czy było jeszcze coś, co ułatwiło uchodźcom podjęcie decyzji o powrocie? Wydaje mi się, że jest to dość poważna, ale jednak nie jedyna zachęta. Z pewnością wpłynęło też na to nadejście zimy i zmiana warunków atmosferycznych na niezbyt łagodne i dogodne dla uchodźców. Być może zdecydowały o tym również warunki zakwaterowania, które w różnych centrach są dość różne. W niektórych są gorsze, w niektórych lepsze. Wydaje mi się, że na podjęciu tej, a nie innej decyzji zaważyły wszystkie wspomniane okoliczności wraz z zachętą wysokości 1000 euro. Ir dadėjus 1000 eurų, tai tas apsisprendimas taip ir gimsta, manyčiau. Jak ci wszyscy uchodźcy zostali przyjęci we własnym kraju? Czy aby na pewno doczekali się przyjemnego powitania w Iraku? Rzecz jasna, nie mówimy tu o powitaniu z kwiatami, jednak cała procedura odbywała się dość spokojnie. Nasi przedstawiciele zostali przyjęci przez przedstawicieli instytucji irakijskich. Była to dobra okazja do zapoznania się i nawiązania początkowego kontaktu. Choć było to formalne i krótkie spotkanie na lotnisku, uważam je za dość znaczące. Czy takich lotów będzie więcej? Czy są już planowane nowe, podobne loty? Tak, takich rejsów może być więcej. Wszystko będzie zależało od liczby osób, które zdecydowały o powrocie. Oczywiście należy tu też uwzględniać okres czasowy. O ile udałoby się nam zorganizować regularne rejsy, uchodźcy byliby odsyłani regularnie. Natomiast jeżeli 100-200 uchodźców w ciągu kilku tygodni wyrazi chęć powrotu, wówczas z pewnością znów zajdzie potrzeba zorganizowania bezpośredniego lotu, podczas którego jednym rejsem zostałaby wysłana większa liczba migrantów. Pierwszy bezpośredni lot zorganizowała Litwa. Czy oznacza to również, że sama go opłaciła? Lot został opłacony ze środków przeznaczonych przez Unię Europejską w celu zażegnania powstałego kryzysu migracyjnego. Chodzi o środki z funduszów europejskich.
Ile w ogóle kosztuje utrzymanie jednego nielegalnego uchodźcy przebywającego w centrach rejestracji na Litwie? Według wstępnych obliczeń około 30 euro dziennie. Z kolei w ciągu roku około 10-11 tysięcy euro. Czy uchodźcy często skarżą się na warunki swego pobytu i to, że nie mogą opuścić centrum, mają zakaz poruszania się? Takich skarg mamy wystarczająco, notujemy je dość często. Zapewne zależy od samych ludzi. Mając na względzie dość długie przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu, rzeczą naturalną jest wystąpienie dyskomfortu psychicznego. Być może uchodźcy mają powody do narzekań, ale należy też brać pod uwagę samą sytuację, w której pół roku temu okazała się Litwa. Nasz kraj nie stać na zapewnienie komfortowych warunków dla wszystkich, w związku z czym być może w niektórych centrach rejestracji uchodźców, na przykład w Podbrodziu, na Ujininkej czy Rukli, panują lepsze warunki. Jednak pamiętajmy, że mieszkają tu osoby z problemami zdrowotnymi czy rodziny z dziećmi, w tym dziećmi niepełnoletnimi, w wieku szkolnym lub małoletnimi dziećmi. W związku z tym panują tu ciut lepsze warunki niż gdzie indziej. Jednak warto tu zaznaczyć, że warunki panujące w innych centrach, co prawda nie są być może komfortowe, jednak odpowiednie do godnego zamieszkania. Jak długo uchodźcy mogą być przetrzymywani w centrach rejestracji? Ile miesięcy, lat? Czy jest tu jakiś obowiązujący okres? Jest ustalony okres i wynosi od 1,5 roku do 2 lat. W przypadku każdego uchodźcy zostaje podjęta indywidualna, konkretna decyzja. O ile tu mówimy o osobie potrzebującej pewnych warunków do życia, jest to osoba wrażliwa na okoliczności, dla której może być zapewniona możliwość wyjścia poza granicę terytorium miejsca zamieszkania. Ma to odbicie w rzeczywistości, bowiem ci ludzie wychodzą na miasto zarówno w Rukli, jak też w Podbrodziu. Dzieci uchodźców uczęszczają do szkoły w miasteczkach. Nie jest to chyba dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Być może byłoby to jakimś nowum w nowych centrach rejestracji, na przykład w Kibortach. Gdyby nagle uchodźcy zaczęli chodzić tu po mieście, z pewnością przez jakiś czas byłoby to nie lada zaskoczeniem. No ale właśnie tam i nie chodzą. Tymczasem większość uchodźców jest tam przetrzymywana w murach centrum, o czym świadczy ich status osób zatrzymanych. Taka sytuacja będzie się utrzymywać jeszcze przez pewien czas. Jak na fakt istnienie obok swych domów, centrów rejestracji uchodźców, zamieszkiwanych przez nielegalnych imigrantów, reagują lokalni mieszkańcy? Być może naszym mieszkańcom brakuje tolerancji w pewnych kwestiach. Być może możemy tu mówić o pewnych lękach, być może nawet uzasadnionych. Po prostu mieszkańcy po raz pierwszy zderzyli się z takim napływem osób innej narodowości. Jeśli centrum rejestracji, w którym zamieszkują uchodźcy, znajduje się w małym miasteczku, to być może samych mieszkańców tego miasteczka jest mniej niż migrantów. Jest czymś naturalnym, że w ludziach rodzą się pewne lęki. Przedstawicieli jakich krajów jest w tej chwili najwięcej wśród nielegalnych migrantów? Przeważającą większość, około 80%, stanowią Irakijczycy. Co będzie z uchodźcami, którzy wyrażą chęć pozostania na Litwie i odmówią wyjazdu do Niemiec czy powrotu do Iraku? Tymczasem takich osób jest zaledwie garstka. W przypadku większości osób ubiegających się o azyl, w ponad 90% przypadków prośby są odrzucane. Została podjęta decyzja o wysłaniu tych osób z Litwy. Jednak nie da się ich wysłać, zanim sami tego nie chcą. Przecież nie godzi się na to rząd Iraku, nieprawdaż? W przypadku Iraku jest to osobny temat. W tej chwili nasze służby pracują z rządem irakijskim nad znalezieniem pewnych rozwiązań. Być może odpowiednie rozwiązania zostaną znalezione. Z kolei w przypadku innych krajów sytuacja jest różna.
Jedne państwa aktywnie współpracują, zarówno ustalając tożsamość swych obywateli, jak i przyjmując ich z powrotem. Jeśli zaś chodzi o inne kraje, to jest nieco trudniej. Jednak cały proces trwa bez przerwy i jest kontynuowany. Nie wszyscy uchodźcy, którzy nie chcą opuścić Litwy, są w niej pozostawiani. Istnieją sposoby wysyłania ich z użyciem siły. Właśnie to jest robione. Co państwo będziecie robić z tymi, którzy wyraźnie i konkretnie podkreślą, że chcą wyjechać na zachód, na przykład do Niemiec czy krajów skandynawskich? Jakie działania zostaną podjęte w ich przypadku? Zamiar uchodźców nie będzie miał żadnego wpływu na naszą ostateczną decyzję. Jesteśmy zobowiązani do ich wysłania i będziemy ich wysyłali. Czy w tej chwili na pograniczu z Białorusią panuje spokój? Ile niedawno podjęto prób nielegalnego przekraczania granicy? Czy sytuacja jest w pełni pod kontrolą i panuje tu absolutna cisza? Ostatnie 3 tygodnie są o wiele spokojniejsze. Zdarzają się doby, podczas których nie notujemy żadnego nielegalnego migranta, nie zostają podejmowane próby przedostania się na Litwę. Z pewnością wpływ na to miała zmiana sytuacji po stronie białoruskiej i wysłanie uchodźców do krajów ich zamieszkania. Z pewnością pod pewnym względem pomogła nam również zima, a wraz z nią śnieg oraz mróz. Ludzie, którzy kroczą przez las w kierunku granicy państwowej, zdają sobie sprawę z tego, że spędzenie czasu na chłodzie, nieważne czy idzie mowa o 5 czy 10 stopniach mrozu, wiąże się z pewnym ryzykiem i niebezpieczeństwem. Z pewnością właśnie dlatego rezygnują z takiego pomysłu. Być może czekają na cieplejszą pogodę. Przekonamy się o tym wszystkim już w przyszłości. Zdaniem pana pułkownika, jakie wyzwania, jakie niemiłe niespodzianki może dla nas przygotować reżim Łukaszenki wraz z Putinem albo bez niego w tym rozpoczynającym się roku? Czego pan pułkownik najbardziej się obawia? Co pana najbardziej niepokoi? Nie ma mowy o jakimś niepokoju. Służby są przygotowane do reagowania na wystąpienie dowolnego scenariusza. Najprawdopodobniej to, co wydarzyło się na granicy polsko-białoruskiej, mogło mieć miejsce także na pograniczu litewsko-białoruskim. Ma pan pułkownik na myśli atak, który usiłowali przeprowadzić nielegalni migranci? Tak jest. Taki scenariusz jest zawsze brany pod uwagę. Jednak przygotowujemy się do niego. Uczymy się, jak przeciwstawiać się tego typu działaniom. Nie dostrzegam tutaj większych zagrożeń. Na jakim etapie jest obecnie budowa muru na pograniczu litewsko-białoruskim? Praca odbywa się w zwyczajnym trybie. Zima, późna jesień czy wczesna wiosna zapewne nie jest najbardziej dogodną porą roku do prowadzenia tego typu prac. Mimo to prace są wykonywane w ustalonym terminie. Jestem przekonany, że przed zakończeniem drugiej połowy przyszłego roku sytuacja z murem będzie prezentowała się dostatecznie dobrze. W jakim terminie zamierza się ukończyć budowę muru? W ciągu następnego roku. Przy tym, że nie tylko budowę muru, ale też zamontowanie systemu monitoringu wideo, który całkowicie odmieni nasze możliwości monitoringu i kontroli granicy państwowej. Czy można powiedzieć, że uchodźcy, reżim białoruski, stanowią zagrożenie dla Litwy? Nie lubię używać tak gromkich słów. Mając na względzie uprawianą przez Białoruś politykę niepowstrzymywania przedostawania się obcokrajowców do tego kraju oraz ogólną politykę wizową, nie ulega wątpliwości, że stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa Litwy. Mimo wszystko, jak bardzo podczas trwania kryzysu migracyjnego oddaliliśmy się od standardów praw człowieka? Doczekaliśmy się bardzo wielu wizyt organizacji, w tym międzynarodowych. Także organizacje działające na Litwie przeprowadziły bardzo wiele kontroli oraz udzieliły bardzo wiele rekomendacji oraz wniosków.
Jednak wszyscy powinni zrozumieć, w jakiej sytuacji znalazła się Litwa latem ubiegłego roku. Właśnie to próbujemy wszystkim wytłumaczyć, że o ile wcześniej nasz system był dostosowany do pracy z 200, maksymalnie 400 uchodźcami, to obecnie ten system spotkał się z 10-krotnym obciążeniem. Rzecz jasna, stanowi to odpowiednie zagrożenie. Oczywiście istnieją pewne przeszkody i braki, uniemożliwiające zapewnienie wszystkim osobom stosownych i godnych warunków. Jednak zarówno warunki zamieszkania, jak też sytuacja wokół praw człowieka są stale polepszane. Braki są eliminowane z uwzględnieniem rekomendacji instytucji europejskich. Podejmowane są próby jak najlepszego dostosowywania się do tych wymogów. Rekomendacje z trūkumai yra šalinami ir yra bandoma, na kaip galima geriau atitikti. Czy pan pułkownik może wskazać konkretne niedociągnięcia, które ostatnio zostały usunięte? Za co jesteśmy najbardziej krytykowani? Czy za politykę pushbacków, czy za warunki, w których uchodźcy są zmuszeni przebywać? Otrzymujemy uwagi dotyczące zarówno jednej, jak i drugiej kwestii. Nie da się tu jakoś wyróżnić konkretnej sytuacji. Oczywiście na początku byliśmy bardziej krytykowani za warunki zakwaterowania, wszak ludzie mieszkali w namiotach. Mieszkali w namiotach, zanim pozwalały na to warunki pogodowe. Tak jest, zanim było ciepło. Jednak mimo wszystko życie w namiocie, nieważne czy zamieszkuje go 8 czy 20 osób, nie należy do bardzo komfortowych i bardzo przyjemnych. Z tego powodu doczekaliśmy się dość sporo skarg. Później, gdy przenieśliśmy uchodźców do domków i miasteczek kontenerowych, pojawiły się skargi innego rodzaju, na przykład dotyczące zajętości czy pokarmu. Trzeba przyznać, że skargi dotyczące żywienia mają miejsce non-stop. Jednak to żywienie nie jest złe. Tak więc skargi tego typu napływają do nas regularnie. Reagujemy na nie i na różne sposoby usiłujemy polepszyć istniejące warunki. Dobrze, ale jeszcze w grudniu ubiegłego roku prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył o tym, że w pobliżu granicy z Litwą zostaną zorganizowane rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. Ile w tym oświadczeniu zwykłego zastraszania Litwy i Unii Europejskiej, a ile prawdziwego zagrożenia? Jak pan pułkownik ocenia dane słowa z perspektywy swych funkcji pełnionych w służbie ochrony granicy państwowej? Wydaje mi się, że nasze siły wojskowe są dostatecznie przygotowane. Jesteśmy wspierani przez NATO. Jestem całkowicie przekonany o tym, że nasze wojsko oraz inne instytucje, które zapewniają bezpieczeństwo kraju, bardzo dobrze wykonują swą pracę. Wszystkie te podmioty prognozują oraz widzą potencjalne zagrożenie i są przygotowane do ewentualnych wydarzeń. W moim przekonaniu mieszkańcy kraju nie powinni mieć powodów do niepokoju. Po prostu musimy być odpowiednio przygotowani i umieć reagować na powstające zagrożenia, niezależnie od ich rodzaju. Czy można stwierdzić, że sytuacja na pograniczu litewsko-białoruskim jest pod kontrolą? Czy w obecnej sytuacji oświadczenie tego typu należałoby uznać za niezbyt stosowne, nieodpowiedzialne i nieostrożne? Pragnąłbym o to zapytać same społeczeństwo. Wydaje mi się, że obecna sytuacja jest absolutnie kontrolowana. Tymczasem nie posiadamy dostatecznej liczby środków technicznych umożliwiających całkowity monitoring granicy w ciągu 24 godzin na dobę. Będziemy w stanie to robić w przyszłym roku, kiedy na całym odcinku granicy z Białorusią będziemy posiadali system monitoringu. Wówczas będziemy mogli stwierdzić, że nie ma żadnych ukrytych działań i granica jest pod naszą całkowitą kontrolą. W chwili obecnej nie możemy o tym powiedzieć, jednak na Litwę przedostaje się naprawdę niewielka część uchodźców. Gdybyśmy spojrzeli na statystyki za okres ostatnich 3 tygodni, zobaczylibyśmy, że na terytorium kraju nie zatrzymaliśmy żadnych nielegalnych migrantów. Podobna sytuacja panuje także w przypadku kolegów z Polski. Świadczy to o tym, że w chwili obecnej nielegalni migranci nie przedostają się przez granicę na Litwę. Czy nie mogą tego dokonać? Oczywiście, że mogą. Jednak powtórzę, mówimy tu o naprawdę znikomej liczbie. Jednak o ile pojawiają się ku temu sposobności, liczba zatrzymań w kraju oraz zwrotów z Polski uległa zwiększeniu się.
Jest to dla nas sygnał, że powinniśmy wzmocnić ochronę na określonym odcinku granicy. Czy zdaniem pana pułkownika stan wyjątkowy na granicy z Białorusią powinien zostać przedłużony, czy jednak nie? Oczywiście mają o tym zadecydować politycy, ale interesuje mnie pana zdanie. W tej chwili nie jestem w stanie tego określić, gdyż mamy jeszcze sporo czasu na analizę i porównanie sytuacji. W tej chwili w ustawie o stanie wyjątkowym są wymienione środki, które mogą zostać podejmowane podczas trwania sytuacji wyjątkowej. Być może liczba tych środków jeszcze bardziej się zmniejszy. Być może sam stan wyjątkowy nadal mógłby obowiązywać, ale liczba ograniczeń uległaby zmniejszeniu. Czy zdaniem pana pułkownika zachęta materialna do opuszczenia Litwy w wysokości 1000 euro powinna nadal obowiązywać? Do 20 stycznia bieżącego roku wszystkie osoby chętne do wyjazdu mogą zgłosić swe prośby. Z kolei sam wylot mógłby odbyć się w późniejszym terminie. Czy zachęta pieniężna nadal będzie obowiązywać? Czemu nie? Jeśli politycy poproszą pana pułkownika o radę, czy zaproponowałby pan kontynuowanie tych wypłat? Musielibyśmy zaczekać na statystyki i zobaczyć, jak sytuacja się rozwinie do 20 stycznia. Przewidujemy, że 15 stycznia na Litwę może przybyć już piąta z kolei delegacja ambasady Iraku, która zajmie się wydawaniem dokumentów powrotnych, w związku z czym bieżący tydzień będzie dla nas bardzo aktualny i ważny, bowiem przekonamy się, ilu jest chętnych do wylotu. Podejmiemy ostateczną decyzję po rozważeniu wszystkich za i przeciw. Początkowie roku zawsze towarzyszy ogrom planów i zobowiązań w stosunku do siebie. O ile nie jest to tajemnicą, czy pan pułkownik ma jakieś zobowiązanie na bieżący rok 2022? Jak i w przypadku każdego innego funkcjonariusza Służby Ochrony Granicy Państwowej, jestem zobowiązany do właściwej ochrony granicy państwowej. Życzyłbym powodzenia sobie oraz kolegom oraz powodów do dumy całemu społeczeństwu. Cóż, zatem życzymy panu powodzenia, wytrwałości dziękuję. I wiele zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję bardzo. Było to nowe spojrzenie na bardzo ważny temat kryzysu migracyjnego. Zapraszam na następny program za tydzień. Do zobaczenia.